Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Uwaga Rzucam i zapraszam na kolejny odcinek podcastu z serii Darterskie Potyczki, czyli tej serii, w której dzielę się z wami jakimiś moimi przemyśleniami, które mam nadzieję, że pomogą wam w waszej grze. I dzisiaj powiemy sobie o tym, żeby skupiać się na każdym jednym legu i każdej jednej lotce. Taki temat wziął mi się z tego... Że, no każda, że każda lotka ma znaczenie, to miałem już w głowie do nagrania, ale że każdy leg ma znaczenie, to wzięło mi się po ostatnich trzech turniejach, gdzie wszystkie trzy turnieje nie wyszedłem z grupy przez stosunek legów. Czyli trzy osoby miały po tyle samo punktów i niestety stosunkami legów nie wyszedłem z grupy. Znaczy dokładnie mówiąc, to z tych trzech turniejów w dwóch. Miałem dwie wygrane, czyli jedna osoba przegrała wszystko, a trzy osoby miały tyle samo wygranych, więc się liczył stosunek legów. I raz jedna osoba wygrała wszystko, a trzech pozostałych miało po jednym wygranym meczu, i tutaj też się liczył stosunek legów, tylko tutaj po prostu wychodziła jedna osoba. Jak są trzy osoby mają po dwie wygrane, to wychodzą dwie osoby. Tak czy inaczej, tutaj właśnie w jednym z turniejów na pewno było tak, że wystarczyło, żebym jednego lega wygrał, nawet w przegranym meczu. I już bym mógł wyjść z grupy. Także tutaj zdecydowanie każdy lek ma znaczenie, i z jednej strony chciałbym się powiedzieć, że nawet jak wygrywasz 2-0 i się nie musisz tak spinać na wygranie, to lepiej to wygraj, aczkolwiek na naszym poziomie często bywa tak, że jak to w siatkówce się mówi, w którą też sporo grałem i sporo rzeczy z siatkówki też tu mam zamiar przemyczyć, przemycić, i ogólnie z treningu szeroko pojętego, no to kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2. W siatkówce to się bardzo często sprawdza. I w darcie, przynajmniej na tym poziomie, na jakim ja obecnie jestem, też zdecydowanie często się tak zdarza, ponieważ no co fajnie idzie sobie: 2-0 wygrywamy, nie wejdzie nam parę podwójnych na, na zwycięstwo meczu. Przeciwnik nas dogoni, wygra sobie tego jednego lega, potem się okaże, że wygra drugiego, i już się robią nerwy, bo przecież przed chwilą miałem taką komfortową przewagę, a tutaj już muszę się bić w deciderze. Także zdecydowanie warto się przyłożyć do wygrania każdego lega a co za tym idzie też skupić się na każdej lotce. I teraz jeżeli wcześniej mówiliśmy sobie o każdym legu, to skupialiśmy się raczej na końcu właśnie takiej jednej partii, kiedy ustawiamy się, rzucamy podwójną, ale każda lotka też ma znaczenie i na przykład jeżeli rzucimy dwie lotki w jedynkę i trzecią sobie rzucimy tak o, żeby byle rzucić i oczywiście prawo przyciągania w cudzysłowie i wpadnie też w jedynkę, bo tak to się dziwnie dzieje, że zawsze leci trzecia jedynka, jak już dwie rzuciliśmy, a gdybyśmy rzucili się, skupili rzeczywiście, opuścili rękę, zrobili krok w tył, podeszli z powrotem do tarczy, przycelowali i trafili 60, to mamy 59 punktów więcej, które może nam zrobić robotę w dalszej części Lega. Także, jeżeli nawet ci nie idzie i każda lotka ci tam schodzi gdzieś w piątki, jedynki, czy tam nawet szerzej, osiemnastki, dwunastki, albo jeszcze szerzej, dziewiątki, czwórki, no to trudno. Na każdej lotce się skup i staraj się trafić tam, gdzie chcesz. I okej, okay, jeżeli pierwsza lotka zeszła, druga lotka zeszła, to cały czas masz jeszcze jedną lotkę w ręce, oczywiście podczas punktowania mówiąc, żeby trafić te 60 punktów. I to, czy trafisz właśnie jeden punkt, czy 60, to jest naprawdę znacząca różnica. I też jak to się po angielsku często mówi, third dart saver, czyli trzecia lotka, która ratuje całą kolejkę, no to właśnie, 62 punkty wygląda o wiele lepiej niż 3 czy 7. Także zdecydowanie warto się nad każdą lotką skupiać i pamiętaj, jeżeli lotka Ci zajdzie, to w trakcie kolejki nie kryć głową, nie maruć tam, tylko właśnie skup się na robocie. Tutaj fajna jest taka porada, żeby zaakceptować po prostu to, co wpada. Nie analizuj, czy to jest dużo, czy mało, tylko wpadło. Kropka. Jak lotka jest w tarczy, no to ona tam zostanie, chyba że spadnie. No ale <gryw> upraszczając, jak już wyrzuciliśmy lotkę, no to nic z nią nie zrobimy. A rozpamiętywanie dalej tego, że ta lotka źle poleciała, nie tam, gdzie chcieliśmy, technika była nie taka, i tak dalej, i tak dalej, może nam tylko zaszkodzić. No bo pomyśl sobie, jeżeli będziesz rozpamiętywał, że źle rzuciłeś lotkę, to jak to może wpłynąć na. Swoją psychikę i odpowiedz sobie sam na pytanie, czy w jakimkolwiek scenariuszu ten wpływ może być pozytywny. No bo nawet jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że dobra, wiem, że źle rzuciłem, i teraz mocno się skupię, żeby rzucić dobrze, no bo teraz musi wejść. To to się ko z kolei w drugą stronę przekłada na taką niezdrową presję, i często to się będzie też objawiać jakiejś spięciem ręki, i ten rzut będzie jeszcze gorszy, niż by był, gdybyśmy właśnie totalnie to olali. Czyli przyjęli, że wpadło to dwa, i że mamy jeszcze jedną lotkę, i tą jedną lotką możemy uratować całe podejście i zrobić więcej niż sektor, 62 punkty w końcu. I żeby nie było, ja też nie jestem święty. Często właśnie zdarza mi się psioczyć jeszcze w trakcie kolejki i też po kolejce, bo w sumie to się nie różni od tego, że będziemy sobie coś tam pod nosem gadać, przeklinać sobie po kolejce, no bo to też będzie wpływać poniekąd na następną kolejkę. No tutaj jak często się mówi, Dart to jest jednak psychika. No i trzeba zaakceptować, że czasem po prostu nie idzie, że niektóre kolejki nie będą takie jak chcieliśmy. I tutaj z kolei w treningu siłowym też często mówi się tak, że 80% zgodnie z rozkładem normalnych twoich treningów będzie przeciętnych. 10% będzie tragicznych, że w ogóle będziesz chciał iść do domu, czy tutaj w tym przypadku będziesz chciał e, nie rzucać do tarczy albo rzucać byle jak, a 10% będzie genialnych, więc zdawaj sobie sprawę, że rzeczywiście, nawet patrząc na rozkład normalny, część tych rzutów będzie nieudana i nie ma w tym nic nienormalnego. Trzeba to po prostu zaakceptować, że ma się gorszy dzień, że mamy gorszą lotkę, na przykład jedną, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po jednej złej lotce, dwóch złych lotkach. Potem trafić 60, złapać tę pewność siebie, i potem już podchodzić pewnym dotarczy i rzucać zdecydowanie lepsze kolejki. Także, mm, oczywiście, ja tutaj zawieszam takie pytanie dla każdego z Was, żeby sobie przemyślał, czy rzeczywiście takie denerwowanie się na siebie, jakieś tam. Nie, nie mam słowa, zamiennika słowa, psioczenia <laughs> denerwowanie się na siebie, jakieś tam komentarze w swoim kierunku, czy to w jakikolwiek sposób może Ci pomóc? Oczywiście, nie wykluczam, że jest taka możliwość, no i wtedy spoko. Wtedy korzystaj, ważne, żeby Twoja gra się poprawiała. Ale tak na pierwszy, pierwszą myśl wydaje mi się, że to może mieć tylko negatywne konsekwencje, więc uczmy się, no bo tak jak mówię, ja mimo tego, że wiem o tym, praktycznie od początku, kiedy zacząłem rzucać, to po pół roku gry w darta dalej mi się zdarza. W łapać na tym, że już za szybko myślę sobie w głowie to, co myślę, że po kolejkach sam sobie biję brawo, kręcę głową i tak dalej, i tak dalej, no ale właśnie dążmy w tym lepszym kierunku, no bo tak jak mówię, wydaje mi się, że takie narzekanie na siebie, skazywanie się, że jestem słaby, nie umiem rzucać i tak dalej, i tak dalej, może mieć tylko negatywne konsekwencje. Tak mi się wydaje, tak jak mówię, jeżeli Tobie to w jakiś sposób pomaga, to jak najbardziej korzystaj z tego. Ja tu właśnie w tej serii dzielę się tylko jakimiś swoimi przemyśleniami, a kto z tego wyciągnie, to już oczywiście Wasza sprawa. Ja bym chciał, żebyście grali jak najlepiej, wszyscy oczywiście poza moimi przeciwnikami, żebym wszystko w dupę nie dostawał, ale myślę, że to jest rada, którą naprawdę warto wdrożyć i która realnie może wpłynąć na poprawę Waszych rzutów. Czyli krótko podsumowując pamiętaj, że każda lotka się liczy, a co za tym idzie każdy lek się liczy i zaakceptuj to co wpada. Nie rozkminiaj nad to, tylko po prostu zaakceptuj. Wpadło, kropka, jest następna lotka, następna kolejka i tak dalej i tak dalej, a wynik meczu będzie taki jaki będzie, po prostu. A z kolei im bardziej będziemy się przejmować, tym gorzej prawdopodobnie nam wszystko wyjdzie. I to wszystko, co miałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rada będzie dla Ciebie przydatna. Także dziękuję i słyszymy się w następnym odcinku.